Jak byłem mały, to chodziłem do klubu gier na czasach grać Mario, ale jedna gra kosztowała 20 zł. Znaczy takie monety 20-złotową, bo to wtedy był inny przelicznik. A w innym klubie czarno-biała wersja Donkey Konga, bo o tym mówię, kosztowała 10 zł. No ale chodziłem 10 z tymi 20-złotówkami, nie miałem ich dużo. Jak przegrałem ileś tam razy, no to potem tylko stałem i patrzyłem, jak ktoś inny gra, a rano często nikogo nie było, więc patrzyłem tylko, jak demo gry się uruchamia, a ja trzymałem joystick i udawałem, że ja gram. Minęło 20 lat. To mój dynika! Zobacz na to! Nadal jest to Mario, w trochę nowszej wersji. Robię takie same... O, ten czerwony w czerwonej czapce, to Mario właśnie. O, robisz takie same... A moje dzieci... Skaczą przy tym, oglądają demo i nie grają. O, tu jest dowód, że nie grają. Jakby grały, to by te światełka się stałym światłem świeciły. A ponieważ się nie świecą, więc nie są podłączone w ogóle piloty. Oni tylko oglądają demo gry. Widać, że demo. Press to start. U mnie tak samo zawsze pisało. Nie, u mnie pisało insert coin and press start, czyli wrzuć monetę i naciśnij start.